O tabletek. Dzień dobry, moi drodzy, jestem braciu kolejny gry Perception i dzisiaj tak fajnie, bo z bardzo spokojnym człowiekiem będzie moim nawigatorem, taki eksperyment. Tak, już kiedyś byłem jego nawigatorem. Tak, Ale wiecie, to źle, chyba się źle skończyło, nie pamiętam. I on po prostu ogląda to, co się dzieje, a ja muszę to robić, nie? I to będzie trudne. Dobra, podnoszę tabletki. Teraz mi Felicja gada, że zatrzyma te tabletki, bo jest bezdomna i zapierdoliwa tabletki. Dobra, odłóż. Teraz tak. Teraz mam się wrócić tam, tak? O kurwa! Wystraszyłem się! To sztucznie zabrzmiało. O nie! Wystraszyłem się! Nie, no mam tam nachlaną taką Felicję, nie? No, no. Tego ducha miałem. A pamiętasz, jak graliśmy w CS-a i ten odcinek, co graliśmy w CS-a z tą, z Angeliką? I ty się wystraszyłeś tam czegoś? Nie. A, nie mam. Dobra, czekaj, jestem teraz tutaj, wziąłem te tabletki, pojawił mi się ten duch cały. Mam jakiś obraz. Mów, co mam robić, bo ja nie wiem za cholerę teraz. No, za tym obrazem powinien być kolejny obraz, taki na ziemi. A mam, dotknij płótna mam. Nie brałam przepisanych leków. No ten duch mi, dotknąłem płótna i teraz... Ty masz ciężką robotę, bo ty musisz wiedzieć. Wiem, że mam ciężką robotę. O co chodzi z tym drzewem? Też to czuję, też to czuję. Dobra. Dotknąłem tego płótna, pojawiło mi się więcej obrazów i co ja mam teraz zrobić? Teoretycznie schodami na dół i w lewo. O, czekaj. A, mogę się ukryć, ale ja nie chcę się ukrywać. Aha, dobra, mam w lewo. Bo tego nie było tu wcześniej. Betty. Betty. Still seeing it. No bo nie będę biec, bo to jakiś gówno mi zaraz na twarz pierdoli. No. Dobra, są drzwi. Słyszałeś, co ja powiedziałem? Nie, ale mam folię bąbelkową. O, to gratulacje, to teraz idź schodami na dół i w lewo. Ale jestem w folii bąbelkowej. Telefon do mnie dzwoni. Ja już tam zszedłem schodami w dół i w lewo i teraz mam folię bąbelkową. Tak, tak. Zadzwonię do ciebie telefon? Tak, tak, tak. Gadam z gościem od pizzy. I teraz o Boże, ładne. Jaki raj. O shit. Na polski język o gówno, gówno, gówno. Hello? A, i będziesz się szybko znaleźć kryjówkę. Aha, dobra. Czyli, że coś na mnie wyskoczy, tak? Tak. Tam coś jest. Tak, ty, w tym pokoju z folią oczywiście. O fuck. Jak mam znaleźć kryjówkę? No, naprzeciwko tych drzwi masz taką szczelinę, to powinieneś móc ją rozerwać później. Na lewo masz takie jakby jaja z obcego, to możesz się w nich schować. Nie mogę, mam drzwi na zielono, nie mogę ich otworzyć. Nie możesz. Dobra, mam. Jezusie Nazaryjski. A weszła do mnie. A nie mogę teraz wyjść na nie. Kimkolwiek jesteś. Nie boję się ciebie.
O wiesz, że ja niby taki odważny, że się jej nie boję, a spierdoliłem się schować do kukoli. Jestem ciekaw, czy w późniejszej fazie gry ona będzie mnie ganiać. Się będę musiał chować. Jeśli nie będę robić hałasu. Felicja? Dobra. Co? Felicja? No ten duch, no czy mnie by... Dobra, mogę wyjść stąd. Czy mnie ten duch będzie ganiał, ale... Dobra, wyszedłem. Tak. Teraz iść naprzód i powinieneś mieć później takie pole, takie... wszędzie napalm jest, znaczy nie wszędzie, przed drzem jest napalm, ktoś rozpalił i... Mam jakąś... Tego napalm no mam jakąś sowę. Ej, mam młotek. Ja bo klikam Ctrl i to mi pokazuje jakieś drzwi. Felicja, dziecko jest zimne. To jest jedz. Dobra, chyba... Dobra, mam płomień, dobra. Nie, 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 ogień, nie tu. Tam gdzie... No przeskocz przez ten ogień, kurwa, dobra. Mam mieć gaśnicę, tak? Gotta move fast. Przerywa się. Gotta move fast. Dobra, zaraz nie będzie przerywać. A jak ten gadanie. Kurwa, jestem w safe. Znaczy tutaj był safe. Mam mieć gaśnicę, halo. No to... Masz jakieś, masz jakieś kody na gaśnicę? No. Jakieś kody na bronię może? Spróbuj max ammo, coś takiego. Zbyt wiele hałasu przyciągnie wrogów, kurwa. Ale tak czy siak, skoro już ominąłeś ten pokój z napalmem, to idziesz od prawo i... gaśnicę biorę, na prawo od tego pokoju i... dzień prosto i później będziesz miał takie kilka pokoi. To musisz wejść w ten pokój, gdzie jest... są to... schody kręcone, ale nie idź do tych schodów. Tam koło tych schodów powinieneś mieć takie drugie drzwi, to powinieneś w nie iść. No mam gaśnicę, poczekaj. Telefon do mnie dzwoni. Fucking with me. When have I ever fucked around with you? Serge, it's actually you. In the flesh. It sounds like you can use a hand. Mam ugasić ten pożar, rozumiem? I'll call you back. Ciekawe, czy to można skinąć. Nie chcę się tego przekonać. Skoro są potwory, to myślę, że można zginąć. A jeśli nie będę hałasował i chodził bez shifta, tak powolutku, to mi się wydaje, że ciężko będzie. I bez użycia dobra, laski. Dobra, użyj gaśnicy, poczekaj. To wygląda jakbym brzygał. Dobra, ugasiłem pożar. Ugasiłeś pożar, mówisz? Zgasiłeś napalm. Tak, o ej, co jest teraz? Ugasiłem ten pożar i jestem w spalonym dobu. I są szkoła, są schody. Jestem w spalonym dobu. Kurwa. Co w tym co będzie na górze spalonych schodów? Na razie jeszcze moje zmysły tego nie widzą. A, łóżeczko. Ale... na razie nie będzie. Czekaj, pacjent wykazuje postępy, zgadza się przejść na karmienie mlekiem i już nie, chwileczkę. No i co? Poszedłeś na górę? Muszę się, jestem na samej górze i gadam z łóżeczkiem. Something burning? Czy coś się pali? Felicia, nie. No, this is how it ends. Fucking house. Dobra, wyprzedam. A tak. Przy okazji.
Wiedzieliście o tym, że nawet w totalnym mroku można zarządzić. Czekaj, nie słychać cię, bo ta Felicja to bez pustycie latarki. Prawda, potrzeba do tego dość długich minut siedzenia w ciemności, ale w końcu się uda. Teraz. Bo ta Felicja pierdolicie, nie słychać. Nie słychać mnie. No teraz słychać. No bo ta Felicja pierdoli, cię nie było słychać. To mogę ci powiedzieć, że gadałem, ale no nieważne. W ogóle nie wiem... Może jacyś wielbiciele teorii spiskowych będą myśleć, że nie wiem, powiedziałem przed chwilą datę następnego zamachu. Tak. No tak powiedział. Cofnijcie film, jeśli nie wsłuchajcie. Napisz w komentarzu, co on powiedział. W ogóle to był taki moment z latarką, nie? W pierwszym odcinku ja mówię, tak weź latarkę, se kurwa zaświeć, jak ślepa jesteś. A w sumie ja mogłem zrobić taki żart. Zresztą i tak według mnie te pomieszczenia, znaczy no wiadomo, muszą być szczegółowe, żeby nie były nudne i monotonne. Ale bez przesady, nikt tak by nie słyszał kurwa gdzie iść. Dobra, ej, mam iść teraz na dwór. A czy jeszcze jakby pod koniec się okazało, że po prostu tam się wprowadzili jacyś trolle i one z niej śmieszkują? Tak, na koniec wyskakuje taki murzyn i this is prank, bro! A czy nie wiadomo czy murzyn, bo jest ślepa. No ale to był a tylko murzynie robią this is prank. Albo biali na murzyna. To może ja jestem czarny. O cholera, co to? Wyszedłem na dwór i tu jakieś są korzenie i... Podniosłem jakąś kartkę. Wyszedłem na dwór. Musisz mieć ten moment, gdzie wyszedłem na dwór. Wiem, ja już jestem po tym momencie. No takie korzenie, pukanie, kroki, twój fonograf. Tak czy siak. Później w ogóle, będziesz... No. Nie, bo chodzi mi, że jakim patentem, syntezatorem mowy ona bada dokumenty, kurwa. To jest magia. A zakładając zwłaszcza, że nie jest tam totalny mrok. No, chyba, że ma że ma ten telefon z latarką. To uzasadnienie jest żadnym zaskoczeniem. Ale aplikacja z syntezatorem mowy z latarką, to już jest coś, że też o tym pomyśleli. Czekaj, ona mi powiedziała, żegnaj Richardzie i muszę tam jak najszybciej teraz wrócić. Pamiętasz może gdzie była ta lina? Czekaj, to muszę wejść na pięterko. No właśnie, musisz dojść do tej liny. Kurwa, metalowe schody, ała. Dobra, jestem na teraz tylko prosto. Jestem na siłowni. Jestem w kiblu. Znaczy w kiblu i w siłowni. Pierwszy raz widzę to pomieszczenie. Hang on, Felicia. I'm coming. Trzymaj się, Felicja, już idę. Jestem w pokoju dziecka. Dobra, mam linę. Żegnaj, maleńka. A czemu powtarzasz? I co, masz później sielca? Tak, powiesił się duch. Teraz prośba do was, drodzy widzowie, bracia, napiszcie, kto na tej linii się powiesił. No, kto się powiesił, bo to ważne rzeczy. Może to być wasz ulubiony kolega albo wasz nauczyciel od matmy. No, kogo byście chcieli tak zawiesić? Wiem, że to jest złe, ale... O, mam drzewo! Drzewo.
Ale ty jesteś sprytna. Ja bym się nie domyślił. Drzewo, dlaczego? O, mam jakiś wisiorek. Spoilerować ci, co się stanie za 2 minuty? Nie. Będzie rozdział drugi. To Erwin. Co będzie to? Będzie rozdział drugi. O! Dobra. No i w tym momencie zakończymy odcinek. No nie, jeszcze 10 minut. Dobra, dobra. To będzie w sumie tak fajnie by było kolejny odcinek od rozdziału kolejnego zacząć. Ale... nie, coś się wymyśli. Jest rozdział drugi, dobra. Tytuł odcinka będzie rozdział drugi. Jestem ciekaw, ile ta gra ma rozdziałów. Ile godzin gry twórcy wymyślili na tą grę? Przypuszczam, że coś około 5. Już tak przypuszczam, bo to 4 giga waży. Dobra, jestem w rozdziale drugim, jestem w kuchni. Ja bym się wkurzył, gdy nie włączył nagrywania, tylko podgląd, to ja pierdol. A, odkrywaj, aby poznać nowy cel. Co mam odkrywać? Kuchnię? Wieś była taka reklama. Poznaj swoją kuchnię na nowo. Tak. O nie, ktoś dzwoni. Kas, potrzebujesz mnie teraz. Dobra, jestem w kuchni, gramy gościu, jak pikata przez telefon. Not for you, maybe. Needing is primal. Once you need something. Odkrywaj, aby poznać kolejny cel. Co mam odkrywać do cholery? You're desperate. And I desperately need you to be safe right now. And I'm not ashamed of it. Oh. Damn it. What the hell? Ej no. Czekaj. Ej, nie mogę wyjść z kuchni. Message sent. A tak swoją drogą, skoro już gramy w horror, co sądzisz o dzieciach w horrorach, ale w horrorach w sensie w filmach horrorach? Nienawidzę. Nienawidzisz? Nie, nie nienawidzę. Ja też nie cierpię. Boję się klanów, boję się luster i małych dzieci. Znaczy powiem tak, ja nie cierpię dlatego, bo one praktycznie zajmują większość akcji i... Właściwie byłem na kilku tych maratonach horrorów i na każdym z nich leciał horror, na którym było dziecko. I było przynajmniej jedno dziecko. Było, ale wiecie, dziecko w sensie takie, nie wiem, 9-latek albo jeszcze młodsze. Może było jeden horror, gdzie było dziecko i który mnie nie denerwował. No, też tak sądzę. Mam wybór, mam piłkę. Może mam rzucić piłką. Może rzucić piłką. Tak. Ej, ja opuściłem tą piłkę. Na łeb. Aha. Jean, pobudka, żołnierzu. Mam przytrzymać shift i lewy myszki. Nie trafiłem, kurwa. Ej, rzuciłem piłką i nie trafiłem. Co ja mam zrobić teraz? Ale ty jesteś słaby. Ej. Aha, dobra, tam mi każą iść. Dobra, muszę wyjść stąd. W takim domu mieszkać samemu, być ślepym. Ej, przynajmniej już wiemy skąd był ten miś z początku. Znaczy, no. Ja wiem. Co to? Co mu tu robi ta... Ten... ta... Statua Wolności. Ty, jakiś samolot! Helikopter gdzieś się pali. Ja? No ty. No na dole był ten misiek, żeby piłką rzucić. No. I potem poszedłem z powrotem do góry i... Tam i, mam radio na stole takim w dużym pokoju. Znaczy, nie, głośnik taki duży. Bo to jest taki duży pokój, jest dużo krzeseł. Tak, już czaję. No. I mogę sobie otworzyć drzwi, nie mogę, bo są zamknięte. Ale... Które drzwi?
Te, co się świeciły, te, co były Tak, celem, na tak? zielono. Czemu te piecyki się świecą na zielono? To nic się tu nie robi. Może dają źródło światła. O! Pomnik, nie wiem kto to jest. Stalin, prawdopodobnie. Gdzie ja mam iść do cholery? Tu jest statua wolności. Jakaś flaga. Wiesz, co musisz zrobić? Musisz iść tam do jadalni i wyłączyć radio. Aha. Pierdolę. To się nazywa nawigator chyba. To Kubica by był zawsze pierwszy. Coś się stłukło. Umarł. Zwłaszcza kiedy ci tłumaczyłem, jak przyjść 1916 do Uberkantelki. Ten gościu nie żyje, a ta mu pierdoli nad nosem, żeby więcej jadł. Trochę mi to przypomniało o jednej z pierwszych scen w Resident Evil. Do Resident Evil, dokładnie, kurwa, żrej, żrej chuj. No. Dobra, włącz to radio. Gdybyś był na jego miejscu, to też byś zjadł? Tak. To mnie ciekawi, jak smakuje O, to ludzko jakiś mięso. żołnierz Powiedzmy, jest. jest dobre. Na tym stole to jakiś żołnierz. Po prostu to żarcie było tak dobre, ta grochóweczka, że zapomniał oddychać i wsadził ryj w zupę i tyle. No. Dobra, Zdrastał. do następnego zapisu i będziemy się żegnać. O, nareszcie. Jakiś alarm. Jakiś alarm. Jaki alarm? No dobra, wyszedłem z tej jadalni. Idę po schodach do góry, nie? No, po prawej powinieneś mieć taki puchar. Tak, mam puchary. Ze z tym pucharem do cholery. No, musisz A, tego podnieś odnieść do domu. trofeum. Dobra, już zbadałem. Nie mogę. Mam drzwi na zielono, ale nie mogę ich otworzyć. Co ja mam zrobić? Wiesz co, za tymi schodami, jak jesteś na piętrze, to tak O, drzwi. jakby za tymi Nie. schodami masz jeszcze taki dłuższy korytarz. Dobra, mam. I tam u góry powinieneś mieć coś w rodzaju Mam. Mam strych. klapy dosyć. Dobra, ale miałem zapis gry. Będę to kończył odcinek oczywiście. Jeśli się podoba taki coś z nawigatorem, to napisz w komentarzu i za lajku i za komentu i on też ma kanał, ale on tam nic nie wrzuca, to A ostatnio wrzuciłem. o, dodam link na dole w opisie. Jasne. Niech se zobaczą. Dobra, trzymajcie się, jutro o 18 kolejny odcinek. Cześć. Kurwa, jak to wyłączyć? Cześć.